Witajcie, moi drodzy. Powiem Wam, że miałem ten materiał trochę wcześniej nakręcić, ale tak naprawdę zastanawiałem się, czy to ma sens, bo stwierdziłem, że tak, no wcześniej jeszcze zima była, więc tak niekoniecznie, w tej chwili już jest wiosna, takie już pierwsze oznaki lepszego słońca się pojawiły i tak sobie stwierdziłem, tak, lepiej będzie poczekać i właśnie później nakręcić materiał, by Wam coś pokazać, niż w zimie, kiedy to może nie mieć takiego odzewu. A sprawa dotyczy oczywiście instalacji fotowoltaicznych. I jak wiecie, zobaczcie, tutaj za mną na moim dachu jest przecież taka instalacja fotowoltaiczna. No i cóż, dobrze wiemy, że tych instalacji w tej chwili w Polsce przybywa na potęgę. Już jest ponad 1,5 miliona gospodarstw, które posiadają panele fotowoltaiczne. Czy to na dachu, czy na gruncie. W większości są to instalacje dachowe, natomiast coraz więcej spotyka się na gruncie z różnego rodzaju powodów. Wiecie, że ja mam dwie instalacje właśnie, i gruntową, i tą dachową właśnie, prawda? Natomiast gdzie jest problem? Coraz więcej osób się obawia o to, że jak założą sobie panele na dachu, no to może dojść do jakiegoś pożaru, do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, prawda? No w chwili, kiedy te panele są założone, to zakładamy, że instalator wykonał to zgodnie ze sztuką, wykonał to dobrze, prawidłowo, że wszystkie złączki dopasował, że przewody są odpowiedniego przekroju, że nic złego się nie wydarzy. Ale pamiętajcie, wszystko robią ludzie. I tutaj zawsze może jakiś błąd wystąpić. I teraz, jeżeli taką instalację macie na dachu założoną, no już jak widzicie, słońce jest praktycznie w pełni, prawda? Temperatura rośnie, te panele produkują energię i to coraz więcej tej energii produkują. No to jeżeli macie na dachu taką instalację i coś byłoby nie tak z połączeniem, z tym właśnie wtyczkami MT4, które wychodzą z każdego modułu, prawda? No to niestety może dojść do tego, że zacznie się taka złączka grzać. Jak się zacznie grzać i będzie zbyt wysoka temperatura na tym złączu, no to może się zacząć coś topić. Jak się zacznie topić, to gorący plastik zacznie się palić, a od tego no to już prosta droga do tego, żeby powstał pożar. No i oczywiście wiadomo, czym się to później kończy. Co roku się słyszy o tym, że tych pożarów w instalacjach fotowoltaicznych trochę jest. Nie tylko w Polsce, ale no one występują. Jeżeli macie instalację na przykład opartą o SolarEdge, no to takiego ryzyka nie ma, bo tam macie optymalizatory mocy, szczególnie te w serii S, gdzie one mają w tych złączkach MC4 czujniki temperatury. Ale inne instalacje, które nie mają takiego czujnika i które nie są w stanie zareagować w odpowiednim momencie, gdyby wzrosła temperatura, w tym momencie odciąć panel, czy odciąć cały string od właśnie produkcji energii, no to niestety może dojść do tragedii. I właśnie dlatego chciałem Wam dzisiaj pokazać rozwiązanie, które przywiozłem ze sobą z targów. Zobaczcie. Solar Stop. To jest urządzenie gaśnicze do instalacji fotowoltaicznych. I co mamy w środku? Wiecie, że gaśnice, no warto zawsze mieć, prawda? To nie jest taka typowa gaśnica, jak sobie wyobrażacie, bo tu w pudełku mamy wężyk gaśniczy i mamy właśnie to urządzenie. Tam jeszcze jest uchwyt, możemy sobie na ścianie powiesić. Słuchajcie, dosyć ciężkie urządzenie. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał go użyć, bo zawsze jest jakieś ryzyko, ale no wiadomo, SolarEdge raczej to ryzyko eliminuje. Natomiast mogę polecić gorąco, żebyście się zaopatrzyli właśnie w takie rozwiązanie. Dlaczego? To jest gaśnica, która w środku ma specjalny, taką jakby, nazwałbym to pastą, tak? Tak coś w rodzaju takiej smoły, gdzie służy do tego, żebyście nawet z kilkunastu metrów byli w stanie palącą się instalację. A pamiętajcie, że jak się instalacja zapali, to nie macie tam zbyt dużo czasu na reakcję. To jest 2, 3, może 4 minuty. Krótki czas. Jesteście w stanie taką instalację, takie panele spryskać tą substancją, która jest w środku. To jest taka moja czarna maź. I dzięki temu odcinacie promienie słoneczne, czy jakby to docierające światło słoneczne do paneli i zmniejszacie napięcie. Jak napięcie będzie niewielkie, no to z automatu już jakby tej
no, ten pożar się nie rozprzestrzenia, on jakby nie jest ponownie wywoływany, prawda, w tym miejscu. Nie ma tego wysokiego napięcia, nie dochodzi do uchu elektrycznego, nie ma zwarcia, można jakoś go opanować, prawda. I teraz właśnie najważniejsze jest to, żeby nie myśleć, że to jest taka zwykła gaśnica, prawda, bo zwykłą gaśnicą pianową nie ugasicie paneli, nie ma takiej możliwości, tym jak najbardziej. Istotną rzeczą jest to, że to jest substancja, która nie jest szkodliwa dla środowiska. Jeżeli polejecie ją, tak to nazwijmy, panele, to w tym momencie, oczywiście po takiej akcji gaśniczej, bez problemu tą substancję zmyjecie z tych paneli przy pomocy zwykłej wody bieżącej, taką ściągaczką do szyb, tak, czy po prostu polewając wodą, zejdzie i jest wszystko w porządku. Oczywiście, no, panele są do wyrzucania, no bo to już nic się z tym nie zrobi. No ale ważne, żeby jak macie dach, no to żeby go ocalić, prawda, żeby jednak ten pożar się nie rozprzestrzenił, żeby to nie poszło na cały dom. Zanim przyjedzie straż pożarna, no to jesteście w stanie jakoś tam zareagować. Także myślę, że warto się nad tym zastanowić. To jest urządzenie, które posiada na dzień dzisiejszy certyfikat dopuszczenia do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również posiada atest. Tutaj macie w tej chwili, zobaczcie, jak wygląda ten atest, kto go wydał, jak również kto tutaj nam wydał certyfikat na to urządzenie gaśnicze. No a teraz zobaczcie jeszcze, jak wyglądały próby, czy też faktyczne sytuacje, w których to urządzenie zostało użyte. Jak widzicie, doszło do jakiegoś pożaru instalacji, cały moduł, czy też moduły pokryte substancją właśnie z tej gaśnicy i teraz dochodzi do zbierania jej i czyszczenia właśnie z tych paneli. Można ocenić jakieś straty, zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszam jeszcze na krótką informację, taką pokazową, jak właśnie palić taka instalacja. To wiadomo, że to jest symulowane, prawda, bo to instalacja na gruncie, specjalnie po to jest to wykonane, żebyście zobaczyli, jak jest gaszone. Natomiast no, istotnym elementem jest właśnie to, żebyście zobaczyli, co leci z tej gaśnicy i potem jak szybko i łatwo jest taki panel ugasić. No i co, moi drodzy, oby się to nikomu nigdy nie przydało, bo to jest naprawdę najgorsze, co by mogło kogokolwiek z Was spotkać. Natomiast no, widzicie, warto mieć, bo pamiętajcie, że przezorny zawsze ubezpieczony. I cóż, tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończę. Gaśnicę sobie oczywiście zachowuję, prawda, bo myślę, że warto ją mieć, warto o niej ewentualnie mówić i jeszcze innym osobom pokazywać. Także obserwujcie kanał, może kiedyś będzie okazja, żeby ją zaprezentować, jak ona funkcjonuje i jak działa. Dziękuję za dzisiaj, taki niezbyt długi materiał, ale to nie chodzi o długość materiału, tylko o to, żeby merytorycznie przekazać Wam istotne informacje na temat tego, co i jak w danym rozwiązaniu i jak zrobić to wszystko, żebyście po prostu byli bezpieczni, inwestując w tą nowoczesną technologię, we własną energię, żeby tego nie robić na pałę, tak zwaną przysłowiową, prawda, tylko zastanowić się, bo pamiętajcie, że instalacja na dachu zawsze się będzie bardziej grzała niż instalacja na gruncie, gdzie te panele mają też, są lepiej chłodzone, prawda, lepszy przebieg, jest do niej lepszy dostęp, także to jest istotne i też oczywiście nie zapominajcie o tym, żeby wykonywać przeglądy Waszych instalacji. Ja wiem, że te przeglądy nie są bezpłatne, ale pytanie, czy lepiej jest zrobić przegląd instalacji i spać spokojnie, czy też po prostu na zasadzie wykonałem instalację, zapłaciłem, ona ma sobie działać te 25 lat, nic przy niej robić nie będę, no i ryzykuję tak naprawdę. Jeśli to jest dobry system, mówię, że to jest SolarEdge, no to powiedzmy, to ryzyko jest bardzo, bardzo tutaj zminimalizowane. Ale jeżeli to są takie zwykłe systemy typowe, no to pamiętajcie, szczególnie na dachu, po zimie, zjeżdżający z dachu śnieg, często jest tak, że po tych roku, po tych dwóch latach te przewody, które były upięte nawet trytkami, prawda, do konstrukcji, no gdzieś te trytki pękną, te przewody obwisną i ten zjeżdżający z dachu śnieg spowoduje, że po prostu one się naciągają i w tych miejscach te złączki są po prostu rozrywane.
w miejscu połączenia. I teraz, jeżeli ten kontakt nie będzie odpowiedni, no to będzie dochodziło do grzania się, no to o tym, co się dzieje dalej, to już mówiliśmy na początku tego filmu. Także słuchajcie, ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, żeby nigdy żadnego pożaru u Was nie doszło, żebyście byli bezpieczni i cieszyli się Waszą energią, Waszym bezpłatnym prądem. Jeżeli się podobało, klasycznie proszę o subskrypcję, o komentarze, o łapeczki i do następnego. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.